Ogromnym problemem naszym, a szczególnie trzech szpitali, ogromnym problemem są nadwykonania. I to nie są tylko nadwykonania tegoroczne, ale niepłacone nadwykonania od 2012 roku. To powoduje, że my jako jednostki publiczne musimy świadczyć usługi bez względu na to, czy mamy kontrakt, czy nie mamy. To powoduje, że musimy się zadłużać, ponosić koszty, nie mamy za to płacone. Dochodzi nawet do takiej sytuacji, szczególnie już w tym roku, że nie mamy płacone nawet za świadczenia ratujące życie, za oddział intensywnej terapii, za świadczenia nielimitowane. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby Mazowsze dysponowało tak małymi środkami finansowymi. My pozwoliliśmy sobie tutaj na tym spotkaniu również przedstawić nasze wątpliwości co do redystrybucji środków na Mazowszu na poszczególne jednostki. I to też jest ogromny problem. Tutaj widzimy życzliwość ze strony Narodowego Funduszu Oddziału Mazowieckiego. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz widzę tego typu życzliwość i mam nadzieję, że w jakiś sposób wspólnie spróbujemy się porozumieć. Nie będą to łatwe rozmowy, będą bardzo trudne, ale dążeniem naszym jest przede wszystkim to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom.